Nowa aktualizacja Jailbreak Free Super Admin. Ty, gdzie otrzymasz administratora na mapie Jailbreak? Nowa aktualizacja, korekty mapy, ulepszenia, tagi Jailbreak Admin, polecenia administratora Admin Jailbreak. Brzmi ciekawie, ja chętnie bym do... Czy to jest snajper na tym zdjęciu? Dołączam. Ta gra nie wygląda zbyt ciekawie, natomiast widzę, że mamy tutaj jakiekolwiek komendy, więc wpiszmy sobie, które nie pozwala mi latać. Bo jakiś Tomcio 3444 pisze na czacie. No nie! Jeszcze mnie zamknęli gdzieś! Halo! Czuję się... Co to jest? Czemu to jest jakiś park przed więzieniem? Co jest? Jezu, co jest? Nie! Wyniki ostatniego konkursu na 1000 robuxów w następnym odcinku, a w tym odcinku pełniliśmy największy koszmar jednego z chłopców na serwerze. Oglądaj do końca, było też wiele rzeczy fajnych. Teraz mam dla was konkurs, subskrypcja z dzwonkiem, łapka w górę i to ostatni konkurs na tym kanale, taki wielki. Komentarz ze swoim nickiem i możecie wygrać 1500 robuxów. Jeżeli wbijecie 10 tysięcy łapek i dużo subów z dzwonkami, to zrobimy jeszcze jeden na 3000 robuxów, ale to już będzie ostatni. Chyba, że wbijecie znowu. Czy to polskie hotele? Dostałem tutaj admina. Nie za bardzo jestem lubiany chyba na tej grze, ponieważ jest to gra o hotelach. Wcześniej tu wchodziłem, to zaczęli mnie wyzywać, że nagram konto dla dzieci. Ale wiadomo, ma się kontakty na tych grach i ja dostałem na tej grze, dostałem darmowego naczelnego recepcjonistę. I mając admina oraz naczelnego recepcjonistę, mogę obsłużyć ludzi do hotelu, bo to jest wielki, gigantyczny hotel, w którym ludzie mogą mieszkać. Ale mam też admina i te komendy admina pozwalają mi zrobić takie coś. O! Takie coś. No i mam wejście oczywiście na recepcję. Mogę sobie tutaj sprawdzać ludzi do przechodzenia, czy mogą przejść. O Jezu, ile ludzi wbiło za mną. Rozwalamy ten serwer. Proszę ustawić się w kolejce. Proszę. Ustawiło się za dużo ludzi naraz. Wszyscy chcą pokój, ale tu jest ich za dużo. Co jest? Nie mamy miejsc w hotelu tylu. Całe szczęście, że mamy pałę oraz paralizator w tej grze. A tą pałą będziemy mogli bić ludzi. Pizzy trochę bierzemy na wynos. No i teraz... Co ty robisz? Kto ci pozwoli tu chodzić? Zakazałem wychodzić z hotelu. Macie wszyscy czekać w kolejce. Takie zgrupowania są niedopuszczalne. Możemy się nabawić tego, wiecie czego. W sumie wszyscy wiedzą, czego mogą się nabawić. Na szczęście mam tu takie coś do budowania. O, i możemy wziąć ten klocek stąd. Przedłużyć go trochę. O, i przenieść go tu. O nie, jacyś ludzie z tego hotelu przyszli. Oni tu grają, trzeba ich spałować. Oni się wkurzą, że mam admina, o nie! Asystent właściciela przyszedł, zabiłem go! Teraz tego! On też ma połę, o nie! Walka! Ja się boję, że zostanę bana tu! O! Leży, dobra! W ogóle ten gościu, co go zabiłem przed chwilą, co ja to ragę napisał, jakiś dzieciak 10-letni kieruje się całym serwerem. To chyba już przesadzone. Tak samo jak, że Roxy daje bana i to... Oni się wkurzyli chyba na mnie, ci właściciele, a teraz przyjdzie właściciel, to przerąbane. Halina, pomóż mi tu na recepcji, bo ja nie wyrabiam. Za dużo klientów jest, jeszcze te koronawirusy. Proszę pomocy. O, jest, przyszedł. Asystent właściciela. Może on mi pomoże, bo mam od niego większe uprawnienia chyba. Pomożesz z nimi, proszę, nie daję rady. Jak pomóc? Musisz ich obsłużyć, to jedyne wyjście. Okej, zgodził się. A teraz popatrz na moją mamusię, przyniosłem... O! Mam kaloryfer! Zaraz go użyję! Chcę obsługi! Obsługa już! O Jezu, boję się! Bo dam zero gwiazdek! O nie, tylko nie zero gwiazdek, proszę, czego chcesz? Napisał... Nie, nie! Teraz dam zero gwiazdek albo... 5 gwiazdek, no chyba, że... Chcę zobaczyć z twoim... Chcę się zobaczyć z twoim przełożonym! Tu jest! Ej, jakiś pan chce się z tobą widzieć! Jest groźny! Czemu nic nie robisz? Halo! On chyba się załamał! Pierwszy raz w historii tego hotelu nie obsłużymy wszystkich! Historia się kończy! Nie, wyszedł! Widzisz te bice? Niestety, ale to musi się tak skończyć! Ten, kto ocenia nasz hotel na 0 gwiazdek, dostaje pałą w łeb! Brakuje nam ludzi do obsługi! Nie wiem, zaczniemy zatrudniać moich klonów. Proszę, rozmawiajcie z nim, nie ze mną. Będę chociaż udawać, że ktoś to obsługuje. Nie, ktoś się przedostaje, o nie, ich jest coraz więcej. Oni piszą, wróciłem z Chin, chcę hotel. Wuhan hotel, ja też z Chin. O nie, wszyscy z Chin przyjechali. A, kto, co tu robi Halinka? Czekałem jakąś godzinę od wywalenia z serwera. I wchodzę teraz na serwer, żeby zobaczyć, co to w ogóle właściciel jest. Oni coś tam piszą, na razie mnie nie widzą, że dołączyłem na serwer. Ja się tu ukryję, oni mnie nie widzą, tu jest administracja cała. W sensie nie wszyscy. O nie, ktoś zobaczył. O nie, właściciel gry przyszedł. Jest podpisany właściciel. Napisał, co to miało być? Co? Cały Discord
mówi, że przejęliście serwery z widzami i że podobno konaliście nadużycia komend. Czy to prawda? Nie. Uciekamy stąd, oni są wkurzeni! Szybko, zanim je zbanują! W każdym razie, przykro mi, ale muszę... Unadmin Fireout. Nie. Wychodzę stąd! Ona zamknęła mnie w swoim domu i się ze mnie śmieje! Ale nie wie, że mam admina. Ha, 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 jotka, cała, żart. A, czyli to był tylko żart? To nie był śmieszny żart. O, to nie był śmieszny żart, to był tylko dla ciebie śmieszny. Latałem sobie i latałem, szukałem czym mogę zabijać i znalazłem ten miecz. Na szczęście jestem niewidzialny. I teraz podejdę sobie do tej pani. Ona chce adoptować dziecko, widzicie? Ja zamienię się w małutkie dziecko, słodkie małe dziecko. I spytam się, czy będzie chciała mnie adoptować. Cześć, możesz mnie adoptować? Wysoka pani w czarnym ubraniu. Adidas, Wansie. Ja tu wskoczę. Wskoczę jej do wózka. O! Schowała wózek. Ona chyba woli tę dziewczynkę. Ja też jestem dziewczynką. Mogę być dziewczynką, mogę udawać. Potrzebuję adopcji, proszę. Potrzebuję rodziny, proszę. Nie! Czemu zabierasz ją, nie mnie? Hej, proszę, czemu nie wzięłaś mnie? To bolało. Ale ten ból zaboli cię bardziej. Mamo. Mama śpi. To ta, która nie chciała mnie adoptować. Drzwi są zamknięte. Witam cię. Pewnie zastanawiasz się, jak wszedłem. Lepiej... Ej, zostaw. Ona się tak boi, o nie. Ona się boi mnie. Ona pisała, wyjdź do mój dom. A nie, to nie ona, to nie ona. Ona próbuje mnie wyrzucić. Stój! A gdzie twoje dziecko, które wolałaś wybrać, nie mnie? Dziecko? Czy jest za tą toaletą? Nie ma. Próbowałeś przede mną uciekać? Nie wydaje mi się. Znalazłem rodzinę, w sensie nie wiem, czy znalazłem do końca rodzinę. Jakieś dziecko, które ma taką twarz i jakąś mamę Maci z Minecraft, więc ona jest chyba z Polski. Gadają po polsku, mamo, kupisz mi konsole. Chyba chodziło o konsolę. Gwiazdka jest teraz na niebie. Właśnie, głupi. No mamo, proszę weź. Teraz idź spać. On chyba zaraz będzie szedł spać, uwaga. No dobrze, smutna buźka, smutna buźka. Szybko się podniosłem, mogę ci bajkę poczytać. O nie, ona musi stąd wyjść. Mogę za nią powiedzieć. Napisałem, idę spać, idę spać, idę spać. Co jest, cicho, bajki nie będzie. Co jest, on napisze równo ze mną jakieś tam o bajkach coś. O nie, poszła spać na łóżko. Kurde, co ona robi? Nie, mamo, ja się boję. Mamo, poszła na dół, mama w końcu zeszła na dół po tylu czekaniu, dobra. Teraz, żeby nic nie mówiło i żeby nie było żadnych dowodów, zajsujemy ją, znaczy zamkniemy ją tu i nie będzie, że mogła w ogóle się ruszyć stąd i pisać nic. A nie, pisać nie będzie mogła. Okej, teraz wchodzimy na górę i tu jest to dziecko. Uwaga, ono tu się śpi, nic nie pisze. Ono się zbugowało chyba jakoś i zmieniło fryzurę nagle. O, zmienia sobie fryzurę to dziecko. Visible me i go. Jestem widoczny. Pojawiłem się, podejdę do niego. On na razie jest w jakimś menu wybierania rzeczy, więc mnie nie widzi. O kurde, ale fart. Teraz będę tak za nim stał. Jak on sobie ogarnie. Jego mama napisała, co się dzieje. A ja jestem, hej mały. O nie. Zabiję, tepłem go z powrotem. O nie, on jest duży teraz. Hej duży. Mały znowu jest. Hej mały znów. Napisał, dzień dobry. Napisał, kim pan jest. Jest, jak on pisze. Jestem twoim tatą. Nie, no nie. Jestem twoim kolegą. Jego mama napisała, synku, z kim rozmawiasz? I mam dla ciebie zadanie. A skąd pana znam? Jakie? Zabij wszystkich w tym domu, oprócz mnie. Proszę. Zgodził się, napisał dobrze. O Jezu, co jest? Chwila. Co tu się dzieje? O nie, on tu idzie. O nie. Teraz stajesz się prawdziwym chłopcem. Co to jest? Za mną. Wyjmij bronię. Teraz wrzucimy go gdzieś i będzie robić taką po prostu sieczkę. O tam, tam widzicie jakie zgrupowanie ludzi? Wrzucę to dziecko tam. O, wywróciło się. Wejdź tutaj i zakończ wszystkich. O, samochami napisał. Aaaa! Coś dzieje! On ucieka, to pudełko ucieka jeszcze. A, nie! Ja teraz ogarnąłem sobie różne pistolety, które mogę przetestować i są dosłownie różne. Zaczynamy od pierwszego. Oni nie chcą się rozejść, to są zwykli bandyci. Ten pistolet chyba się nie nadaje, jeszcze spróbujmy w niego. Ostatnia próba! No i nic nie działa, przykro mi. Lecimy z kolejnym, kolejny pistolet robi... Wow! To jest pistolet godnym policjanta. Czym to w ogóle strzela? To jest jakieś samonaprowadzające. Trafi w niego? Trafiło! Ale to jest zarąbiste! Teraz tego! Kurde, nie trafiło. Okej, to lecimy z kolejnym. Ten jest Z-Ray Gun, uwaga. O, położyłem go spać. Ale się to będzie przydawać do odcinków. O, kto chce jeszcze iść spać? Chcesz iść się położyć spać? Kolejną bronią jest zamieniacz w coś, więc możemy zamienić ich w takich, nie wiem, na przykład białych
agentów? Co jest? Co to jest za broń? Chwila, muszę przestać na tym dziecku. To mu daj kapelusz biały po prostu. Zapraszam, będę robić dla was eksperymenty. Proszę, proszę, wchodźcie. Dobrze, tyle nam wystarczy. O, zrobiło się tu trochę mniej osób. Został tylko jeden i jeden typ się... Jeden typ tak jakby, nie wiem. Spróbujmy... O. Ale czas na tego gościa. Stań przy ścianie! Będziemy testować różne pistolety. Dobrze, więc pierwszym pistoletem, który na tobie przetestujemy jest to. O, to działa? To rusza się? Walcz z nim. No, dawaj, dawaj, jest blisko. Jocie! Co jest? Co to jest?